Ja bym postawił taką tezę, że prywatność jest niezbędna, żebyśmy my jako ludzie mieli wolność. Więc rada dla polityków opozycji, jeżeli korzystasz z VPN-a, to nie korzystaj z czegokolwiek na tym VPN-ie, co jest powiązane z twoim mailem. Czy Google jest wykorzystywane do podsłuchiwania? Nie sądzę, że nie. Możemy się nie zgadzać na śmierć, ale dyskutować na poziomie do końca życia. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Mateusz Chrobok, specjalista od utrzymania bezpieczeństwa, prywatności i anonimowości w internecie. Deweloper oraz CEO w startupach. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a ze mną Mateusz Chrobok, człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem w sieci, anonimowością, prywatnością i tym wszystkim, co ostatnio jest, można powiedzieć, na wymarciu. Bardzo ładnie powiedziane. Dzień dobry, cześć wszystkim. Tak, archeolog taki, badacz dinozaurów. No, tak. To, co ludzie olewają, bo myślą, że jest im niepotrzebne. No właśnie, i od tego, zanim przejdziemy do konkretów, tak, z jakiego maila korzystać na przykład, z jakiego komunikatora, czemu WhatsApp na przykład jest ryzykowny z wielu względów i tak dalej, chciałbym przejść do pierwszego pytania, czyli klasycznego pytania, które ludzie mogą sobie zadawać. A po co mi to? Przecież ja nie jestem przestępcą, nie mam, nie wiem, burdelu nie prowadzę. Mało tego, jestem tak dziwny, że nawet nie oszukuję na podatkach. Także po co mi to w ogóle? Co z tego, że ktoś tam w jakichś służbach, gdzieś tam w Stanach mi wyklika zdjęcia na iCloudzie? No, żaden problem. Żaden, absolutnie. To potem jak w tych memach, nie? Kiedy w końcu dziewczyna powiedziała tak i ci wszyscy agenci CBA i wszyscy tam klaszczą, hurra, hurra, udało się, nie? Myślę, że to pytanie jest bardzo, bardzo fajnie postawione i trudne tak naprawdę do odpowiedzenia przez każdego tak we własnym serduszku, we własnym czesiu, no bo po co ta cała prywatność, nie? Po co w ogóle masz mieć zapewnioną prywatność korespondencji? Mówi się o Unii Europejskiej, która tam end-to-end encryption, czyli szyfrowanie od końca do końca, chce tam zbombardować w pewien sposób, ale też to są takie pomysły nie do końca. Są rozmowy o tym, że prywatność, no to jest przeżytek, że teraz to wszyscy musimy być szczerzy i musimy mówić dokładnie tak, jak jest, bo i tak zostaniemy sprawdzeni i to nie tylko przez jednolity plik kontrolny, ale jeszcze na komunikatorze, co mówiliśmy, nie? Ja bym postawił taką tezę, że prywatność jest niezbędna, żebyśmy my jako ludzie mieli wolność. Bez tego, jeżeli nie będzie istniała prywatność, taka komunikacji, prywatność, w ogóle prawo do prywatności, to my będziemy kontrolowani bardzo silnie. I to są wszystkie te strachy, które dla mnie emanują w kontekście na przykład social scoringu, tego, co się gdzieś tam w Chinach dzieje, co do tego, że wszyscy wiedzą, w jaki sposób się zachowujesz, co robisz, w jakim kierunku, a nawet można przewidzieć, co ty będziesz robił jako człowiek. No i to mi się kojarzy z tym takim Matrixem, chowem klatkowym, że wiesz, jesteś w tej bańce, my kontrolujemy wszystko w każdy sposób. No i więc dla mnie brak prywatności to jest obdarcie człowieka z wolności. Tak po prostu na to patrzę. I oczywiście wiem, że będą ludzie, którzy powiedzą, a moje życie jest tak nieciekawe, tak siedzę w tej piwnicy, że po co ktoś ma coś o mnie wiedzieć, nie? Tylko, że są też takie przypadki, że czasami, no niestety, ale dochodzi na przykład do podrzucenia jakichś materiałów komuś. Bo część z tych takich programów, które są wykorzystywane, tam Predatory, Pegasusy i tak dalej, może ci też podrzucić coś, co się nazywa, że tak powiem, w branży placki, czyli na przykład zdjęcia pornograficzne z małymi dziećmi. Ty tego nigdy nie miałeś, ale znajdą to na twoim telefonie i jesteś jako polityk, jako ktokolwiek, jesteś ugotowany. Nie istniejesz w sensie, no bo nie wybronisz się z tego. To jest nieprawdopodobne, nie? Ja dlatego uważam właśnie, że no to trzeba dbać bardzo o swoje bezpieczeństwo, żeby ktoś czegoś ci takiego nie zrobił i trzeba dbać o prywatność, no bo to jest moim zdaniem taka waluta XXI wieku, ludzie, których stać na to, żeby chronić swoją prywatność. Nie wiem, czy to chyba prezes Dino, tak? To jest człowiek, którego nigdy nie widzieli, który nigdy nie ma żadnych zdjęć w profilach społecznościowych. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że nie pomieszałem ludzi, ale są ludzie, którzy jakby dużo wkładają pieniędzy w po to, żeby nie znaleźć ich w internecie. I ja to podziwiam, szanuję i wydaje mi się, że to się staje powoli trendem, nie? Żeby nie musieć sprzedawać swojej twarzy. Wydaje mi się, że jest też takie ryzyko, o którym się często nie myśli, że
można wpływać na nas, dużo o nas wiedząc, tak? To był ten słynny skandal z wyborami w Stanach, tak? Jak się okazało, że jeden z kandydatów, czy raczej z kandydatek był dużo bardziej promowany przez media społecznościowe i faktycznie wyobrażam sobie sytuację, że ktoś, kto ma lat, nie wiem, 19 i od 19 lat wszystkie jego maile i wiadomości są przejrzane przez algorytm, będzie dostawał takie komunikaty, że przy całej swojej wolnej woli on zmieni zdanie na takie, jakie będzie właściwe, a to już jest przerażające. Zasugerowane właściwie, tak. To Cambridge Analytica pijesz i do tego, co się tam działo. Tak, również. Ja nie wiem, czy kojarzysz taką sytuację. We Włoszech był taki badacz, który przed wyborami chyba 5 czy 6 lat temu, ja pamiętam na jakiejś konferencji w Lipsku byłem na tym, pokazywał też przykłady reklam, które się mu pojawiały na Facebooku zaraz przed wyborami i zakładał konta jakby pod różne tezy, nie? Że tutaj bardziej prawicowo, lewicowo, centrowo i miał zupełnie inne reklamy. Natomiast tak trudno jest wejść jakby w algorytm tego i co tam się dzieje, że jego badania były niekonkluzywne. To znaczy okazało się, że no, mimo tego, że próbował na kiluś tam próbkach, nie był w stanie stwierdzić, dlaczego klasyfikowało jego jako człowieka, bo zakładał nowe profile, raz bardziej politycznie, lewicowo, prawicowo, centrowo, próbował to skorelować, nie udało mu się. Ale no, ewidentnie ktoś płaci za to, żeby konkretne osoby przyciągnąć do konkretnych głosów, nie? Więc wpływać na decyzję. No to teraz, jak się przed tym bronić? Może tak jakoś, nie wiem, krok po kroku byśmy przeszli, może od VPN-a zacząć, bo to jest chyba taki temat, który wpływa na pozostałe też w jakimś sensie. No, ty słyniesz z tego, to twój kanał trzeba w ogóle zareklamować tak naprawdę, bo ja go subskrybuję prawie od pierwszego dnia, nie wiem, czy wiesz. Bardzo miło. Bo mało, jeśli w ogóle, w Polsce są ludzie, którzy tłumaczą to w prosty sposób, bo to jednak jest skomplikowane i dla normalnego, zwykłego głupka takiego jak ja, to te wszystkie rzeczy, co tam się dzieje, no to są trudne tematy, a jednak fajnie, że to umiesz w prosty sposób wyjaśnić. Więc może VPN, co to, po co, komu, dlaczego, warto, nie warto? VPN ma sens moim zdaniem tylko w dwóch przypadkach. Kiedy jesteś w jakimś kraju, w którym jest opresja, ja na przykład korzystałem w Chinach czy w Iranie, w Chinach nielegalne oczywiście, nie? Czy w Iranie z VPN-a, albo kiedy chcesz się dostać do treści, które są dla ciebie niedostępne. Czyli czasami potrzebujesz, nie wiem, skorzystać z jakiejś biblioteki mediów tylko w Stanach czy gdziekolwiek indziej. Poza tym VPN to tak naprawdę jest tylko rurka, która przekłada, że wygląda, że nie jesteś tu z Polski, tylko łączysz się z innego miejsca. Natomiast naraża cię na inne rzeczy, no bo naraża cię na to, że ktoś tam po drugiej stronie też może słuchać, nie? Teraz jedni z największych firm, które są dostarczycielami VPN-u, czyli Surfshark i NordVPN na przykład się połączyły, nie? Setki milionów tam wpakowane w kolejne rundy finansowania. Ktoś wierzy w wartość tego biznesu. No i patrząc na cenę, w sensie za to, co kto płaci za tego VPN-a, nawet tam szacując ilości użytkowników, niektórzy mówią, że to się nie spina. Uwaga, taką czapeczkę powinienem ubrać, nie? Teraz, niektórzy mówią, że to się nie spina. No skąd oni biorą tyle kasy na utrzymanie tych serwerów? Przecież to jest niemożliwe. No dobra, z venture capital, no ale to co oni sprzedają? Czy oni sprzedają tylko VPN-a, czy sprzedają też dane użytkowników? No i tutaj pierwsza taka pozytywna porada, jeżeli chodzi o VPN-y, nie ma darmowych VPN-ów. Jeżeli jakiś VPN jest za darmo, to znaczy, że sprzedają twoje dane. Czyli to, w jaki sposób się zachowujesz, na jakie strony wchodzisz, co przeglądasz. I Facebook miał swojego czasu też taki eksperyment, który kierował do dzieci, tam, jeżeli to pamiętam, do 14 roku życia, płacili im za to, żeby korzystali z VPN-a Facebooka. Nie pamiętam, że tam było 15-20 dolarów, ale jak dla dzieciaka, no to konkretna kasa całkiem, bo chcieli zobaczyć, w jaki sposób oni korzystają z internetu. No więc korzystając z VPN-u, macie takiego podsłuchiwacza po drodze, nie? I Facebook płacił za to tym dzieciom, że mógł podsłuchiwać, co one oglądają, jak długo i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej sytuacji miejcie świadomość, że ten, kto wam dostarcza VPN, oczywiście nie zawsze, bo ja to niestety muszę trochę spłycić, bo są takie technologie do szyfrowania end-to-end, jak korzystacie, nie wiem, z Signala po VPN-ie, z jakiegoś tam HTTPS, nie macie MTLS-a i w ogóle, to wtedy raczej was nie podsłuchają, ale są sytuacje, kiedy są w stanie was podsłuchać. Więc to zawsze jest taki miecz obosieczny. Ja zdecydowanie nie polecam VPN-ów, tak, jeżeli nie macie takiej potrzeby. Jest strasznie duża nagonka i ja to rozumiem, bo nawet ostatnio robiłem taką analizę na podstawie badań, dlaczego i w jaki sposób się mówi o VPN-ach i okazuje się, że ludzie odpływają, nadają im cechy, wiesz, takie, których jakby VPN-y nie mają, ale to dlatego, że nie są z branży, nie? A ponieważ to się na YouTubie pojawia w dziesiątkach tysięcy filmików, no to potem efekt jest taki, jest, że ludzie myślą, a ja potrzebuję VPN-a, żeby być bezpiecznym. I takie przeświadczenie się budzi, natomiast to nie do końca jest prawda.
jest teraz taki trend, który jest związany z analizą tego, co robisz, ale w pozytywnym sensie. To znaczy, żeby zobaczyć tam, zeskanować, czy nie ściągasz jakiegoś wirusa, czy nie wchodzisz na jakąś tam stronę. Niektórzy to jako taką cyfrową tarczę próbują sprzedać. Natomiast zawsze miejcie świadomość, że ta cyfrowa tarcza to nie jest tarcza, którą wy kontrolujecie, tylko ten sprzedawca. Nie? I to ma swoje troszkę plusy i minusy, no bo musicie komuś zaufać i zawierzyć, nie? Oczywiście wy mu oddajecie pieniądze, on wam daje jakiś serwis, ale no nie zawsze to wychodzi, jakby patrząc na historię niektórych VPN-ów. Niektóre oczywiście starają się być fair, ale nie wszystkie są. No, jakbyś był, bo tak mnie ciekawi z tym VPN-em, jakbyś na przykład był politykiem opozycji w Polsce. Opozycji, dobrze. Tak? I, czy wtedy, no bo tak sobie wyobrażam, że NordVPN to tam oficjalnie jest tam firma jakaś tam bahamska, czy gdzie? Połączyli się teraz z drugą. No. No ale ogólnie to wyjdzie i tak prędzej, tak, czy później, że jest amerykańska. I prawdopodobnie, że może przy tej samej ulicy leży, co siedziba CIA. Przez przypadek, bo tam tanie nieruchomości. W każdym razie, tak sobie myślę, żebym wolał chyba, żeby te wszystkie logi, cała moja historia przeglądania, wszystko, co ja robię w tej sieci, żeby jednak trafiła do tej panamsko-amerykańskiej firmy, bo te dane chyba do Polski nie wrócą. Kurczę, udusiłem gościa. Ja myślę, że tutaj są dwa takie... Ja bym to mierzył dwoma prawdopodobieństwami. Po pierwsze, gdyby jakakolwiek firma telekomunikacyjna zbierała wszystkie logi o wszystkim tym, co robisz, to jest kupa kasy. W sensie kupę kasy trzeba w to włożyć. I firmy to robią. Robią to, ale w ramach tego, co robią w ustawie, bo do tego są zmuszeni, nie? Czyli tam jakieś rozmowy, jakieś tam czarne skrzynki i tak dalej. To się dzieje i to jakby musi być, bo tego wymaga ustawa. Natomiast nie wierzę, że ktoś chciałby przeszukiwać wszystko, co robisz. Słynna sprawa ostatnio z tym, że zostały zablokowane dostępy do niektórych stron, które tam wspierały jakby rzeczy z Rosją, czyli ABW, które wysłało informację, że te strony nie powinny być dostępne, nie? Patrząc na to technicznie, to co się stało, to one zostały zablokowane na DNS-ach operatorów. To znaczy wszystkie tam UPC, Plusy, Orange i tak dalej musiały zablokować, że jak ktoś o to zapyta, no to się tam nie dostaniesz. No więc wyobrażam sobie, że z perspektywy, żeby takiej statystycznie zobaczyć, co ludzie teraz wchodzą, nie? Na początku to się działo z hazardem online, no i te strony hazardowe zostały zablokowane w ten sposób, teraz te strony rosyjskie, jakby abstrahując zupełnie od wojny, od wszystkiego, co się dzieje, dla mnie jest to o tyle niepokojące, że mamy teraz podział ludzi na dwie kategorie. Ludzie, którzy nie wiedzą, jak zmienić serwery DNS i no nie mają dostępnych tych stron, abstrahując od treści czy czegokolwiek, co kiedykolwiek będzie jako taka cenzura prewencyjna stosowane. I ludzie, którzy potrafią zmienić DNS-a, tak jak to było, wiesz, w arabskiej wiosnie, albo gdziekolwiek, gdzie po murach pisali, że słuchajcie, tam serwery Google'a, Cloudflare'a czy jakiekolwiek i nie skorzystajcie z nich, no bo tam nie ma cenzury, nie? I teraz wracając do twojego pytania, jestem politykiem opozycji, chciałbym być troszeczkę bardziej bezpieczny. Ja bym postawił swojego VPN-a, w sensie coś, co stoi gdzieś tam u ciebie w domu, albo gdzieś na świecie, albo w jakimkolwiek innym miejscu, co nie będzie z tobą łatwo powiązane. Bo nie wiem, czy słyszałeś, teraz był taki przypadek, że nie pamiętam z jakiego to kraju, ale na Proton Mailu, który wydawał się taki super, hiperbezpieczny, znaleziono jakieś maile polityków. No, przez phishing wysłali im po prostu jakiegoś tam, nie pamiętam, czy wirusa, jakikolwiek tam malware. To spowodowało, że udało im się uzyskać tym atakującym loginy i hasła do skrzynek na Proton Mailu, a potem czytali sobie, co tam prywatnie politycy wysłali. No, Proton Mail jak Proton Mail, to nie ma znaczenia, że to było akurat na Proton Mailu, no bo tu każdy mail można tak zaatakować, ale jak masz coś powiązane z imieniem, nazwiskiem i jeszcze jesteś jakąś osobą publiczną, no to w ogóle jest bardzo ciężko, nie? Więc rada dla polityków opozycji, jeżeli korzystasz z VPN-a, to nie korzystaj z czegokolwiek na tym VPN-ie, co jest powiązane z twoim mailem, czyli miej jakiegoś śmieszkowego maila, małpaśmiesznekotki.com czy coś tam, cokolwiek innego, do którego masz powiązanego VPN-a i korzystaj z niego do jakichś tam rzeczy. Natomiast też VPN-y bym zmieniał, to znaczy jeżeli już musisz korzystać, to fajnie ze swojego z domu, ale nie korzystaj też z jednego providera, bo najłatwiejsze, co można zrobić, jak masz, nie wiem, tam tego Norda, Surfsharka czy cokolwiek innego, no to oddajesz całą swoją historię w czasie. Więc warto by było czasami tą pozmieniać, nie? Zresztą to zależy od celu, który masz w skorzystaniu z tego VPN-a, natomiast ja stoję na takim stanowisku, że najlepiej jest mieć swój, bo kontrolujesz wszystko od początku do końca. No a co byś nam powiedział o tej sytuacji, którą większość z naszych widzów pewnie doświadczyła, czyli gadam o czymś z przyjacielem,
Si. I za chwilę Facebook przypadkiem reklamuje mi dokładnie to, o czym gadaliśmy. Czy to jest przypadek, czy to jest jakiś, nie wiem, psychologiczny mechanizm, że wcześniej też widziałem te materace, tylko właśnie nie zwracałem uwagi, a teraz zwróciłem uwagę, czy może faktycznie Facebook mówi, a materac, on chce nowy materac. Chyba jednak się nie wysypiasz, tak, patrząc na twoje ruchy dłoni. Wiesz co, to jest taki efekt, ja się śmieję, że to nie jest do końca zbadane, bo większość tych reklam, które się pojawiają na Instagramie, to są reklamy, które są aukcjami. To znaczy, ty otwierasz sobie Insta, Facebooka czy cokolwiek innego i w ciągu, nie pamiętam, tam 200 milisekund bodajże, reklamodawcy dostają twój profil. Mówią, jesteś ziomkiem, który zazwyczaj ubiera garnitury, który jest w takim wieku, mężczyzna, z takiej miejscowości, szacowane zarobki, szacowany stan i tak dalej. I teraz wszyscy ci reklamodawcy mówią, aha, za tego gościa jestem w stanie dać złotówkę, na przykład, żeby wyświetlić moją reklamę. I na przykład twórcy materacy stwierdzili, że ty to potrzebujesz materaca, jesteś najbardziej podatny na to, żeby kupić materac na podstawie tego twojego profilu i ci się pojawił, nie? Z tego, co wiem, jakby z tego, co sam gdzieś tam sprawdzałem, to nie jest tak, że ciągle nagrywają, to znaczy, że Instagram nagrywa, że Facebook nagrywa, no bo to byś widział na telefonie, te kropki się pojawiają, że to rzeczywiście nagrywa. Natomiast te profile związane z uczeniem maszynowym i z tym, co tak naprawdę jest przekazywane dalej, są coraz dokładniejsze i to czasami jest ten element taki, że kurde, ale ja o tym mówiłem, a tutaj mi się pojawia, nie? I o ile nie korzystacie z asystentów głosowych, no bo w przypadku asystentów głosowych, wiecie, tam wszystkie te takie Siri, Alexy, Google i inne Bixby, no tam bym się bardziej bał, bo one nagrywają cały czas, mimo wszystko, mimo że mówią, że nie nagrają, nagrywają cały czas, co było gdzieś tam udowodnione w Stanach, jak była jakaś sprawa, gdzie mąż żonę bił i okazało się, że mimo że nie było tam Alexa, słuchaj, to i tak mieli nagrania, wyciągnęli nagrania FBI tam z Amazona, więc no taka sytuacja dla mnie bardzo podejrzana, natomiast bardziej bym powiedział, że tak dużo danych my oddaliśmy jako ludzie, że to profilowanie dobrze działa, to nie jest tak, że słuchają, bo na całe szczęście większość nawet dużych firm, jeżeli chodzi o technologię speech to text na polskim jest dosyć słaba, więc to jest jedyna taka szansa, żeby się pocieszyć. No to a propos jeszcze właśnie tych powiązań takich Ameryki z Polską, no bo, bo czytałem, że są te różne takie jakby unie grabieży prywatności, tak? Czyli Five Eyes, czyli tam tak, Stany, Australia, Kanada, tak. UK i oni tam kradną wszystko i się jeszcze tym dzielą między sobą. Potem jest 14, tak? Tak. I to, co jest pocieszające, to tam nie ma Polski. No bo nam nie ufają. Więc tak się zastanawiam, czy taki Polak, dbając o swoją prywatność, faktycznie nie lepiej, żeby korzystał na przykład z maila amerykańskiego, czyli niech zawsze będzie ten Gmail, niż to WP. No bo jest to mail amerykański, prawdopodobnie z Ameryki do Polski nikt nie prześle. Chyba, że prześle. Myślę, że jakby, nie wiem jak to działa tam, wiesz, na takich kontaktach pomiędzy. Myślę, że patrząc ogólnie na sojusze, na alianse, no to lepiej zawsze w tą stronę, niż jakbyśmy mieli korzystać z chińskich czy rosyjskich, nie? No jakby, oczywiście każdy ma swoje sympatie, ale zakładam, że no, tam korzystanie z wikontaktów czy innych takich rzeczy niesie za sobą więcej ryzyk, więc ja bym w tą stronę nie szedł. To, że tam nas nie ma w 49 nigdzie jakby oficjalnie, ja to sobie wyobrażam, bo nie znam się na tym, ale wyobrażam sobie, że to są takie poziomy dostępu, nie? Że słuchajcie, wiemy o czymś tam, więc się z wami podzielimy. Jak Snowden opisał ten X-Key Score, czyli system do skorowania tak naprawdę wszystkich ludzi, którzy prewencyjnie byli podsłuchiwani w Stanach Zjednoczonych, co tam łamało którąś poprawkę, no to zrobił się wielki szum, ale zobaczcie, że no, po tym szumie no, nic więcej się nie stało. Ludzie prawdopodobnie dalej są podsłuchiwani. I to podsłuchiwani, no, ja pamiętam, był taki, na jednym z DEFCONów było taki, nie pamiętam, czy to był tam pierwowzór jakiegoś takiego Proton Maila. W każdym razie chodziło o prywatny e-mail, który wtedy był jeszcze based w Stanach Zjednoczonych. Oni dostarczali swoją skrzynkę i dostali tam pismo, które nazywa się gag order. Gag order, czyli hej, ty nie możesz nikomu powiedzieć, ale musisz się z nami dzielić danymi. Tam tak mniej więcej to wygląda, nie? I w tym piśmie, mogę znaleźć gdzieś tam to nagranie, żeby wam podesłać, to prawda będzie trudne, bo to już lata temu, ale było napisane, że ta firma, Whisper Systems, nie, nieważne, ta firma nie może powiedzieć publicznie, że dostała taki przykaz sądowy, nie? Ta firma musi przekazywać dane w jakimś tam okresie. Ta firma, ten Google powinno. W jednym miejscu nie zmienili nazwy firmy, tylko zostawili Google.
I jak to pokazali na Defconie, wiesz, tam, nie pamiętam, to było z 8 lat temu, jak tam byłem, to po prostu ludzie cali wszyscy takie, sala, ale jak to, nie? W jednym miejscu, w nakazie sądowym nie podmienili tego. No i teraz tak, czy Google jest wykorzystywane do podsłuchiwania? Nie sądzę, że nie. Ja bym powiedział, że jakby świadomie oddajesz dane w ten czy inny sposób. Natomiast to gdzieś tam na pewno jest jakby sama historia też Snowdena i tego, że on oficjalnie był zatrudniony przez Della, a tak naprawdę, wiesz, tam pracował pod przykrywką. Pokazuje, jak głęboko w tych firmach tak naprawdę są rzucone te macki. No i o ile jesteśmy jakby po tej samej stronie sojuszu, co ja jakby tak rozumiem moim małym rozumkiem, wiesz, misia, to dalej bym uważał, że szkoda jest oddawać o sobie informacje. W sensie, po co ktoś ma nadmiarowo wiedzieć, czy ty, nie wiem, masz rodzinę, czy nie, jakim jesteś statusie, no bo wtedy jesteś lepszym celem, nie? W mojej branży, w moim świecie to się nazywa OPSEC, czyli Operational Security. Jest taka śmieszna historia o szefie FBI, który niestety wpadł przez dosyć słaby OPSEC, ale to może podrzucę linka. Wiesz, człowiek, który powinien się strasznie chronić, ale no każdemu zdarzają się wpadki. Mi też się tyle już wpadek zdarzyło, że to masakra, no ale ważne jest, żeby dbać trochę o tą prywatność, starać się ją chronić, no bo jeżeli, o i to może do tego poprzedniego pytania, im lepiej ja schronię swoją prywatność i moja rodzina chroni jakąś prywatność, wiesz, ojciec, matka, ktokolwiek, tym lepiej wszyscy jesteśmy chronieni. No bo to jest taki efekt trochę wirusowy. Jeżeli ja zainstaluję jakąś śmieszną apkę na telefonie, która będzie miała dostęp do moich kontaktów, no to aplikacja latarka, czy tam, wiesz, śmieszna gierka jakaś będzie miała wszystkie moje kontakty i wie, z kim ja jestem, w jakiej relacji. Co więcej, mając dostęp na przykład do mojego telefonu, ale bym straszył ludzi masakrę, do historii logów z telefonu, wiem, z kim jak często się kontaktowałem i czemu znowu zamówiłem pizzę, nie? No, jak często dzwoniłem, wiesz, na takie rzeczy, więc wracając, ja przepraszam, trochę odpływam, ale wracając troszeczkę do tego, to dla mnie prywatność i świadomość tej prywatności, mam nadzieję, że będzie dochodziło do takiej małej rewolucji w świadomości ludzi, nie? Że hej, prywatność jest ważna, bez prywatności oddajesz kontrolę nad sobą, bo wiesz, możesz zostać zmanipulowany. To jest dla mnie trochę taka dyskusja, czasami mam znajomy, czy reklamy na ciebie wpływają? Każdy twierdzi, że nie. No właśnie, absolutnie każdy, nie? Dla mnie to jest tak, że nawet na tym poziomie nieświadomym, nie wiesz, nie? Tam melodia ci wejdzie, albo efekt czystej ekspozycji, po prostu widzisz jakiś produkt, widzisz coś, no i a potem będziesz go wybierał. Nie wszyscy ludzie są świadomi tych efektów, więc tak czy inaczej te reklamy działają. Więc ja sobie wyobrażam, że na poziomie podświadomym jesteśmy w stanie być manipulowani tak czy inaczej, więc im mniej oddamy o sobie, tym mniejsza szansa, że zostaniemy zmanipulowani. No to jest ten słynny case Jordana Petersona w Kanadzie na uniwersytecie. Nie wiem, czy kojarzysz tą akcję, gdzie gość został, który był wykładowcą tam od lat, został zaatakowany wręcz fizycznie pomidorami przez studentów, ponieważ tam wprowadzono nowe zasady, że każdy student może wybrać sobie płeć z czterech. Znowu się uderzyło. Ja w sensie była męska, żeńska, no i żeby było takie niejasne, to było Z i Zan bodajże. Okay. No i on jako psycholog doświadczony powiedział, że to jest kontra nauce, to jest w ogóle nielogiczne. A to ten Peterson, to już wiem, który. Bezsensowne, no i został tam dość mocno zbanowany, później przypadkiem wszystkie jego strony z internetu zniknęły i tak dalej. Personal grata. Dokładnie i tak się właśnie zastanawiam, że to jest taki efekt długofalowego procesu, nie? Bo to my patrząc, ja widziałem ten film i patrząc na tych studentów z tą ich agresją, że czemu nas nie nazywasz Z, to się w głowie nie mieści, chyba że ktoś dzisiaj zacząłby nas manipulować po kolei przez kolejnych 15 lat i może za 15 lat sięgnęlibyśmy też po te pomidory, walcząc o jakąś totalnie nielogiczną sprawę. Znaczy, wiesz, ja jakby abstrahuję, bo to jest światopogląd, ktoś wyciągnie to nagranie za 15 lat, sklasyfikuje mnie jako człowieka, który jest przeciwko... Zijom. Tak, przepraszam, ja się na tym nie znam, ale zobacz, że teraz efekt, któremu my możemy się poddać i być poddani jakby w tym całym tym, mamy napuszczanie ludzi na ludzi. Peterson, ktokolwiek inny, będzie zawsze jakiś powód. Buduje się narrację podziału, ostatnio to politycznie, no to może będzie troszkę brutalnie politycznie, ale szukam jakiegoś kursu na szewca, bo już nie wypada być informatykiem. Ale zawsze dzieli się jakieś linie podziału, które mają spowodować, że hej, ludzi się napuszcza na siebie i tak się nimi łatwiej manipuluje, nie? Czy tym pretekstem będzie teraz tam ta czy inna moda, to nie ma znaczenia, te mody będą przychodzić, zmieniać się. Dla mnie w tym cancel culture, który jakby jest teraz bardzo popularny,
charakterystyczne i straszne jest to, że pojawia się cenzura, no bo to, co się dzieje, to jest tak naprawdę, wiesz, tam J.K. Rowling is over, tam było party, tak, która była, miała jakieś swoje zdanie, ono było niepopularne w pewnych środowiskach i chcieli ją skancelować. Udało się, nie udało się, nie mi sądzić. Natomiast jak już jesteś na takim widelcu, to jest się bardzo ciężko chronić, no bo masz mnóstwo ludzi, którzy, niektórzy powiedzmy, niech będą rzeczywistymi ludźmi, którzy tak myślą, ale ile jest botów do kupienia za śmieszne pieniądze, które będą jakby potęgować ten efekt, bo spowoduje to, że w social mediach nagle się wydaje, że masz, wiesz, dziesiątki tysięcy osób, które są przeciwko tobie, nie jesteś w stanie tego zweryfikować jako człowiek, a to może spowodować, że no, jakby załamiesz się gdzieś tam, wiesz, psychicznie czy jakkolwiek inaczej, albo twoja kariera się skończy, albo reklamodawcy uciekną, bo stwierdzą, kurde, jest 100 tysięcy tweetów, którzy mówią, jak mogłeś, Jordan Peterson, coś takiego zrobić, nie? W ogóle i dla mnie to jest tak troszeczkę nawiązując do farm trolli i do tego, co jest gdzieś tam generowane, bo wyobrażam sobie, że taka gra na podziały i to gra na poziomie pewnie międzynarodowym jest robiona, no bo komu jest na rękę, żebyśmy byli jak najbardziej skłóceni? No pewnie komuś, kto nam źle życzy, nie? Więc dla mnie przykład Petersona, no to skoro tak było, wyhodujmy sobie tam jakiś kilku swoich ziomków, którzy będą mieli takie jakieś zdanie, albo nawet zapłaćmy im tam, dorzućmy dookoła tego farmy troli, żeby było głośno, wrzućmy pieniądze, żeby było, żeby to się jak najbardziej rozwiosło i lecimy, nie? Bo to osłabia. Jak gdzieś tak kolega, który studiował w Stanach, właśnie on mi mówił, to znowu, może z jednej strony zabrzmieć delikatnie rasistowsko, ale mówił, że tak dużo, bo on tam doktorat akurat robił, tak dużo było ludzi, którzy byli z Azji, szczególnie z Chin na doktoratach, że on tam widział autochtonów, to wiesz, 5% może, którzy gdzieś tam kończyli, no bo bardzo na rękę było zdobyć tym ludziom doktorat akurat gdzieś tam w Stanach, w Teksasie czy w jakimś innym miejscu. I to było, i to jest jakby, wiesz, cele i dążenia. Mnie troszeczkę przeraża kulturowo, tak oprócz, wiesz, cancel culture, oprócz tego, co się wszystko dzieje, że dzisiaj dzieci w Chinach chcą być kosmonautami i inżynierami, a w Stanach czy tam w jakichś państwach bliższych kulturowo Zachodu chcą być TikTokerami i YouTuberami. To jest straszne, ale no, mam nadzieję, że taka zmiana jeszcze gdzieś nastąpi. Więc wracając, bo ja znowu troszeczkę popłynąłem, rozmawiając troszeczkę bliżej tego pytania o Petersona, ja myślę, że prędzej czy później jedno z największych strachów, które ja mam osobiście, będzie to, że zostaniemy kiedyś, Maćku, zaklasyfikowani, że nasza rozmowa tutaj była jakaś tam fobiczna, nie? I w pewnym momencie kultura stwierdzi, że no nas trzeba usunąć w ogóle z historii. Wszystkie materiały, strony zostaną zablokowane i to zrobi automat. Nikt nie będzie się bawił w to, żeby robić to z palca, patrzeć na jakieś odwołanie, więc dla mnie kontrola, którą ktoś może mieć nad moim jakimś tam życiem, jest przerażająca, nie? Że cokolwiek gdzieś się wypowiesz, zaklasyfikują cię niepoprawnie, siema. Koniec. Czy widzisz tutaj jakąś nadzieję w tunelu? Na przykład, czy taka postać jak Elon Musk, który tutaj zapowiada rewolucję Twittera w sensie, że powrót wolności słowa, czy to faktycznie myślisz, że jest rzeczywiście światełko w tunelu i że ludzie zaczynają się budzić, czy to raczej gra marketingowa bardziej? Wiesz co, ja mam Starlinka i uważam, że sama idea Starlinka i tego, że tam nie ma możliwości, żebyś był kontrolowany, ponieważ komunikacja, tak jak w tej chwili, jeżeli podlegasz, masz jakieś tam, wiesz, infrastrukturę telekomunikacyjną, podlegasz pod dane państwo. Koniec, nie? Więc musisz podlegać pod dane państwa jakby tam podsłuchiwanie, jeżeli to jest Five Eyes, to są inne, to nie, tam 49 to są inne, a jeżeli coś jest w kosmosie, to jest apolityczne, to znaczy tam jest możliwość robienia wymiany bezpośrednio w Starlinkach, czyli ja wysyłam tam do kogoś w jakimś innym państwie, no i nikt nie zmusi Elona do tego, żeby podsłuchiwać. Czy podsłuchuje, nie wiem, bo jakby tak daleko nie wychodziło. No, dla mnie przykład tego, co się dzieje w Ukrainie, pokazuje niesamowicie pozytywnie, jak wielką moc to daje, bo się odcinamy, wiesz, od tradycyjnych światłowodów, od tradycyjnego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast co się dzieje z Twitterem i z wolnością słowa? Dlatego zacząłem od Starlinka, bo dla mnie to jest pierwszy poziom filtrowania. Jeżeli taki statystyczny użytkownik nie będzie w stanie wejść, tak jak u nas, gdzie się te DNS-y teraz filtruje, nie? Nie będzie w stanie wejść na jakąś stronę, to się podda albo użyje VPN-a, ale to będzie znowu tam, wiesz, parę procent tylko ludzi, którzy chcieliby wejść na tą stronę, ale są świadomi, że trzeba skorzystać z VPN-a albo czegoś innego, żeby się dostać, więc już większość społeczeństwa jest skontrolowana. A
drugi element, który jest związany z Twitterem i z wolnością słowa, ja jestem zdecydowanie za osobiście, to znaczy jakakolwiek będzie polityka, jakakolwiek będzie ideologia w danym momencie, bo te ideologie pewnie będą się zmieniać w czasie, to jeżeli firmy podążają dla mnie osobiście za jakimiś ideologiami, to robią to dla zysku, no bo firmy muszą jakby wypracować jak największy zysk, więc patrzą sobie, jakie teraz są nastroje społeczeństwa, zróbmy teraz taką kampanię, bo to się po prostu opłaca po ludzku. Jeżeli Elon wprowadzi z mojej perspektywy coś, co będzie absolutną wolnością słowa, czyli nie będzie tak, czy to nie wiem, bo to może stać się takim 4chanem, nie? Czyli miejscem w internecie, gdzie absolutnie, znaczy anonimowo, bez przesady, ale każdy może zapostować wszystko i tam nie ma moderacji. I będziemy mieli teraz taki zgryz. No bo tak, Elon mówi wszystko, każdy będzie mógł wszystko powiedzieć, ale to będzie niezgodne z prawem w niektórych miejscach. Więc wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, jakąś pierwszą z brzegu ustawę o uczuciach religijnych, tak? Albo o czymkolwiek innym, o symbolach nazistowskich czy tam jakichkolwiek innych, których nie można propagować. Czy Twitter zostanie zablokowany w momencie, kiedy tam się zaczną pojawiać takie treści? No bo absolutna wolność słowa, tak? To jest dla mnie takie... Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko, jeżeli chcesz być publicznie akceptowalnym serwisem. W sensie nie wiem, jak będą w stanie to zrobić, chyba że no tam będą dostępni po jakichś torach, Starlinkach, VPN-ach czy czymkolwiek innym. Natomiast w sensie bardzo mi się podoba, jestem w pełni za taką ideą, żeby można było powiedzieć cokolwiek, bo tylko to moim zdaniem prowadzi do tego, żeby taka dyskusja była prawdziwa, bo inaczej ludzie, wiesz, tak jak to chyba była 4chanowa akcja, która powodowała, że zamieniało się niektóre słowa miejscami, żeby ogłupić algorytmy. Nie wiem, czy słyszałeś o takim tam zamiast Google to chyba było określenie Afroamerykanina tak brzydkie, zamiast tam osoba innej wiary, to było, mówiło się gdzieś tam Facebook i ludzie wrzucali to w zdania, nie? Po to, żeby algorytmy, które automatycznie klasyfikują, że hej, ty jesteś Google, a ty jesteś tam Facebook, nie? Żeby one ogłupiały, nie? No bo zanim coś tam podłapie to i zrobi podstawkę i zobaczy, że a, tu rzeczywiście ktoś kogoś obraża na tle rasowym, czy religijnym, czy jakimkolwiek innym, no to trochę potrwa, nie? Natomiast dla mnie to jest, tak jak kiedyś był Leadspeak, próba oszukania cenzury, no bo ta cenzura cały czas się pojawia, ona gdzieś tam cały czas bada ludzi, a jak pokazał przykład X-Kiskora, ciągle jesteśmy oceniani, bardziej lub mniej świadomie, więc ludzie będą do siebie mówić szyfrem, a nie będzie możliwości takiej wolnej wymiany myśli, która no, dla mnie jest czymś bardzo pozytywnym, konstruktywnym. Możemy się nie zgadzać na śmierć, ale dyskutować na poziomie do końca życia. I dalej się nie zgadzać, nie? To nie ma znaczenia. No i super, fajnie, żeby dalej tak mogło być. No to teraz mail. Czy ludzie, którzy dbają o prywatność, powinni w ogóle używać maila ponad to, co no, muszą, żeby tam zakładać konta i tak dalej w różnych tam serwisach, to wiadomo, że bez maila nie przejdzie, czy bankowość, czy tak na co dzień. Piję też do tego teraz, żeby trochę dać, bo daliśmy rady dla polityków opozycji, dajmy teraz rady dla polityków rządzących, ponieważ... No, WP to nie Wojsko Polskie, tak? No, swego czasu przecież i to całkiem niedawno, dość dużo maili wyciekło. Tak. I są już niedostępne. Nie wiem, czy wiesz, że domena została zablokowana na DNS-ach. Tylko po VPN-ie się tam dostajesz, albo zmieniając adres DNS. No proszę. No ale kto przeczytał, ten wie. I wydaje mi się to tak trochę jak się wojna zaczęła i zaczęły wychodzić te zdjęcia tych czołgów z jakimiś tam kartonami po jajkach, tam, żeby zabezpieczyć, to się wydaje niewiarygodne wszystko i to tak samo się wydaje niewiarygodne, że politycy najwyższego szczebla pisali sobie maile z nazwiskami, nikt tego nie kasował, w ogóle było to. Więc czy powinniśmy o ważnych sprawach w ogóle gadać mailem? Mail sam w sobie nie jest zły. W sensie warto mieć tą świadomość, że mail jest bardzo często w internecie centrum naszej tożsamości, nie? Jest mnóstwo serwisów, które pozwalają odzyskać hasło albo dostęp do czegokolwiek, czy to będą, wiesz, wideo, memy, czy cokolwiek innego, właśnie przez twojego maila, więc mail bardzo warto jest chronić. Natomiast mail sam w sobie ma kilka cech, które go dyskwalifikują do bezpiecznej komunikacji, to znaczy zawsze wiesz od kogo do kogo. Oczywiście tam są metody spufowania, że możesz jeszcze udać się od kogoś, ale w samym takim podstawowym mailu nie masz szyfrowania, czyli nie zabezpieczasz, że korespondencji nie przeczyta nikt inny i nie masz badania tożsamości osoby po drugiej stronie, w sensie można pościemniać, że to ty. I są takie nakładki na maila, które są wykorzystywane od lat, które nazywają się tam PGP, czyli Pretty Good Privacy, czy GPG, który jest jakby samym mechanizmem pod spodem, który pozwala, że ja mogę do ciebie maila zaszyfrować i wysłać. I
wtedy nawet jeżeli ktoś chciałby podsłuchać to, co się tam dzieje, ja zakładam przypadek, gdzie wiesz, korzystamy ze swojej domeny, z jakiegoś tam swojego maila, no to widzi, że wysłałem do ciebie zaszyfrowaną wiadomość. I jedyne, co jest w stanie powiedzieć, to jest tak blisko tego na przykład, co zbiera WhatsApp, nie? Że tak często się komunikowaliśmy, wysłałem do ciebie maila o 23, o 24 i tak dalej, i tak dalej. I ty mi odpisywałeś albo nie, ta wiadomość miała jakąś tam długość i tyle. Nic więcej nie jest w stanie powiedzieć. Więc mail może być wykorzystywany w sposób bezpieczny, szczególnie gdyby jeszcze, i tutaj nie wiem, porada, no, zakładam, że takie systemy istnieją, ale idealnie by było, żeby jeszcze nikt nie wiedział, że te systemy mailowe gdzieś tam działają, czyli żeby mieć taki mail wewnętrzny, łączysz się VPN-em, czy to będzie firmowy, czy rządowy, jakiś tam do jakiegoś miejsca, tam jest wewnętrzna poczta, po tej wewnętrznej poczcie się szyfrowanie komunikujesz, wiesz kto z kim, nikt inny nie ma dostępu i to jest super, bo wtedy wiesz, to nie ucieka jakby z tego środowiska bezpiecznego. Jak to jest robione publicznie na publicznych skrzynkach typu tam WP i inne, no to nie dość, że provider wie, ten provider ma też tam jakiś, wiesz, stakeholderów nad sobą, którym w ten czy inny sposób będą też świadomi tego. Potem będziesz miał ludzi, którzy im oferują serwisy, czyli serwery, czy tam jakąś analitykę, czy korzystają z analityki Google'a, no więc jeszcze większe jest grono, które potencjalnie wie kto, kiedy, z kim. Jeszcze tam są w tych skrzynkach, ponieważ one są za darmo, są reklamodawcy. No to wyobraźmy sobie, że ja teraz, jak są takie aukcje, nie wiem, czy to ma miejsce akurat w przypadku WP, ale gdyby był ten sam mechanizm, nie? Że mnie bardzo interesuje twój profil jako człowieka, który korzysta z WP i celuję właśnie w takich, nie wiem, polityków, nie? No zobaczmy, no powiedzmy, że sobie sprofilowałem i chciałbym im wyświetlić konkretne reklamy albo chociaż wiedzieć, kiedy się logują na maila, nie? No bo jeżeli ci się uda w takiej aukcji gdzieś tam wziąć udział, no to zakładam, że tak można zrobić. No więc dla bezpieczeństwa poczty najlepiej, gdyby była taka ważna, wewnętrzna, szyfrowana, podpisywana, bo wiem, kto mi wysłał i jakby jest niejawność korespondencji, nie? Tylko osoba po drugiej stronie ma ten kluczyk, żeby to odblokować. PGP jest rozwiązaniem, polecam wszystkim, jest za darmo i jakby od lat jest takim standardem, który jest wykorzystywany. Jest dużo uproszczeń do tego, żeby z PGP korzystać, bo samo w sobie, no niestety, to jest krypto, to jest matematyka, to są jakby rzeczy, które ciężko jest człowiekowi statystycznie zrobić. Natomiast dużo z tego, co się na początku pojawiło w PGP, bo to już tam 10 lat temu, pojawiło się też w komunikatorach popularnych, wiesz, w Signalach, w Elementach, w Matrixach i tak dalej, w innych takich. Więc zasada działania jest ta sama. Wszyscy działamy na pewnych standardach kryptograficznych po to, żeby ktoś nas nie podsłuchiwał i żeby miał pewność do tego, kto jest po drugiej stronie. Nie, nie korzystajmy z WP. No to jeżeli z kolei korzystamy z komunikatorów, to teraz pojawia się pytanie, z jakich? Czy na przykład Signal faktycznie jest lepszy od WhatsAppa? Czemu WhatsApp jest za darmo? To jest to pytanie, które zadają sobie ludzie, no bo tak sobie myślę, że utrzymanie tego to są dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów. Miliony ludzi wiadomości pisze i tak dalej, 2 miliardy chyba ma WhatsAppa i tak dalej. Więc pytanie, gdzie tu jest biznes model? Skoro przecież WhatsApp nie ma reklam, które by się tam wprost wyświetlały, więc czy Mark Zuckerberg jest tak dobrym człowiekiem, że on po prostu chce, żeby ludzie swobodnie mogli się komunikować na całym świecie? Ja dostanę zadyszki. Nie wątpię, że Mark Zuckerberg może być dobrym człowiekiem. Ale jakby patrząc na to, jakie dane są gdzieś tam wyletują z WhatsAppa do Facebooka, w sensie do tam Mety jako firmy, no to zbieramy sobie metadane, które są związane, wiesz, z twoją aktywnością. Kiedy, do kogo, nie co, oczywiście nie, ale to zawsze jest ten taki przykład charakterystyczny dla mnie, gdzie ja w sumie nie muszę wiedzieć, co ty mówisz, kiedy dzwonisz, wiesz, tam z Golden Gate Bridge na linię dla samobójców. No w sumie nie muszę, ale domyślam się, co tam jest tematem rozmowy, nie? I WhatsApp jakby zakładam, że bazuje sobie na tym, że monetyzuje tą charakterystykę, którą tam zbiera. No i jakby wiemy, jaki mają motyw, nie? Signal jest fundacją. Fundacją, którą każdy może wesprzeć, ja tam jestem donatorem, każdy może jakby tam wejść i oni mają donacje z różnych miejsc, więc to, co dostają, to od razu wrzucają tam swój development, serwery i tak dalej, starają się taki biznes model utrzymać, gdzie każdy może im wpłacić i lecieć. Są organizacje, które są pod venture capital zrobione, na przykład Wire dostało tam rundę parę lat temu, są jakby inne komunikatory, które są dookoła, są takie open source'owe zupełnie, jak na przykład Matrix, który też jest rozwiązaniem, które wiesz, możesz sobie sam zainstalować i serwer, i klienta, tylko mają o wiele mniejszą adopcję, no bo nie ma tak
takich reklam, takiej motywacji dla ludzi, nie ma takiej integracji. No jak coś jest zrobione open source, to też jest bardzo często wymaga dużego wysiłku, a żeby był wysiłek, to musi być kasa włożona. I to tak, to wiesz, kwadratura koła. Jakoś te komunikatory muszą zarabiać, nie? Od czegoś trzeba zacząć. I jeszcze jest taki jeden przypadek, o którym chciałem powiedzieć. Ostatnio byłem zaskoczony, bo zauważyłem, że w Stanach Zjednoczonych jako konkurencja dla Slacka, czyli do komunikacji takiej, wiesz, wewnątrzfirmowej, jest wykorzystywany Mattermost. I to jest open source'owe rozwiązanie, które jest konkurencją dla Slacka właśnie do takiej integracji firmowych, które jest w pełni jakby audytowalne i gdzieś tam patrzyłem, nie pamiętam, coś takiego rządowego w Stanach Zjednoczonych, że oni nie korzystają z Slacka, bo Slack to jest jednak firma, oni mają swoje interesy, stawiają sobie sami na Mattermost. Tak było, wow! I to szanuję. Open source, jesteś w stanie sprawdzić, co tam się dzieje, jak działa, w jakim kierunku. No i teraz podążając za pieniędzmi, tak, no bo dobra, jak jest open source, no to jest kilka metod zarabiania. Albo płacisz za support, czyli że ktoś ci pomoże sobie z tym poradzić. Mattermost ma też, jeżeli się nie mylę, taki model. Albo masz fundację, tak jak w Signalu, albo sprzedajesz dane, tak jak w WhatsAppie. Jest jeszcze Telegram, którego ja nie kumam, no bo Telegram tam dostawał te swoje rundy finansowania i miał zarabiać na tym, miał zarabiać na tym, no i dalej żyje, utrzymuje duże serwery, a nic nie wiadomo o tym, jak zarabia. W sensie ja nic, nie udało mi się znaleźć i dla mnie to jest bardzo podejrzane, jakby co tam, gdzie tam się dzieje. Ja po prostu mam dużą dozę nieufności wobec Telegrama. WhatsAppa też, ale jakby mniejszą, ze względu na to, że przynajmniej to jest znany wróg, tak? więc patrząc, podążając tą ścieżką, pieniądze do różnych komunikatorów, wyobrażam sobie, że dla mnie takim najbardziej fair układem jest Signal, no bo oni rozliczają się, jako fundacja muszą się rozliczać i są te raporty, w którym widać na co, jak wydali pieniądze. Na razie wygląda nam, dla mnie, że wszystko jest takie fair poukładane. Oczywiście tam były, jakby każda firma ma swoje wzloty i upadki. Ten przykład, kiedy w Signalu chciano wprowadzić tą kryptowalutę do wymiany płatności, co jakby wiele gwiazd rocka z bezpieczeństwa, nie pamiętam, to Bruce Schneier pisał, czy ktokolwiek, bo to są tacy goście, wiesz, którzy są top of the top, że to jest ślepa uliczka, no bo jak ty wprowadzisz teraz cokolwiek związane z pieniędzmi, to zaraz będziesz miał instytucje, które są związane z zarządzaniem pieniędzmi na głowie w sobie i tam będziesz musiał wprowadzić przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, know your customer, czyli sprawdzić, kto rzeczywiście jest po drugiej stronie. No ale to się zupełnie do Signala i do prywatności nie spina, nie? Były takie, ostatnio tam czytałem sobie takie badania, które były związane z odkrywaniem, kto korzysta z Signala. Czyli wyobraźmy sobie, że ja jako taki ziomek dodaję sobie wszystkich Polaków po kolei do skrzynki, do swojej skrzynki, nie? Signal działa tak, i tak samo też WhatsApp, Telegram i inne, no że pokaże mi tak, ty jesteś na Signalu, albo ktokolwiek inny jest na Signalu. I taki eksperyment przeprowadzili ziomale w Stanach, przeskanowali całą populację, jakby wszystkie numery, nie populację, tylko wszystkie numery telefonów w Stanach i odkryli, ile jest użytkowników Signala, WhatsAppa, Telegrama i innych. No i tego nie da się jakby uniknąć, nie? I tu mam taką małą gwiazdkę, która znowu tam, wiesz, jakiś kapelusz muszę ubrać, taki foliowy, że fajnie by było, gdyby ktoś nie wiedział, że ja korzystam w ogóle z takiej szyfrowanej komunikacji, więc ponieważ ta komunikacja konkretna jest związana z numerem telefonu, a u nas numery telefonu są, wiesz, musisz SIM-a zarejestrować i tak dalej, jest, powiem, oczywiście wiadomo, że tam są sytuacje, gdzie są słupy i inne takie rzeczy, no ale to jest niestety jakaś tam ułamek, który jest związany zazwyczaj z jakąś przestępczością, no i to trzeba tępić, tak czy inaczej, ale to jest przeciwdziałające prywatności, bo to jest związane z numerem telefonu, nie? No i przeciwstawny do tego problem, pod tytułem, jak ja mam znaleźć swoich znajomych na tym komunikatorze, po czym? No, dodawać ich z palca, no masakra, nie? Jest ta szwajcarska Trima, która ma właśnie takie podejście, że każdego możesz sobie z palca zrobić i oni w tej Trimie dają ją zresztą za darmo wszystkim tam, którzy są związani z wojskiem w Szwajcarii. Super fajnie jako idea, no ale do znajomych tam nie napiszę, bo mam tam znajomych, nie wiem, 30, nie? No bo trzeba się tam dodać po czymś, no a i po czym, po jakimś niku, albo musisz się z kimś spotkać, albo nie, żeby być pewnym, że ktoś jest po drugiej stronie. Więc ekosystem komunikatorów cały czas się zmienia. Dodaje się nam teraz taki kawałek związany z tą Unią Europejską, że chcielibyśmy w imię braku wykluczenia, żeby ludzie, którzy mają iPhone i iMessage, mogli napisać do ludzi na Androidzie, nie? Żeby te komunikatory tam gdzieś ze sobą gadały.
I to jest jakby głębszy temat o tyle, że no bardzo ciężko jest w takim ekosystemie zapewnić end-to-end encryption, czyli żeby ktoś tam po drugiej stronie nie podsłuchiwał. To da się zrobić, spoko, jakby technologicznie jest do rozwiązania, tylko też powiązanie tożsamości jest trudne. Czyli ja wiem, że to jesteś ty na iPhone'ie po czymś, czyli ktoś musiałby te tożsamości wiązać na styku. Czyli ja znałbym wszystkie tożsamości osób, które korzystają z iMessage, a jestem serwisem, nie wiem, jakimś tam, który też wedle Unii Europejskiej ma być wspólny. I w tym samym środku, w tym samym połączeniu wyobrażam sobie, że to jest idealne miejsce, żeby się wsłuchać, kto z czego korzysta i jaka tożsamość jest gdzie, nie? Dlatego mi się to jakby jako ideologicznie nie za bardzo podoba, chyba że technologicznie uda się znaleźć do tego jakieś fajne rozwiązania, ale mi się takie lampki zapalają, takie... No, nie ufam temu za bardzo. Na razie, na chwilę obecną. Być może to się... Czyli tak naprawdę jakby... tak mnie zastanawia, co w momencie, gdy na przykład... Tak sobie myślę, że nasz widz, który zna kogoś, kto jest podejrzanym typem, ale nic, nie ma żadnych dowodów, ale no... dziwny gość. To lepiej z takim kimś nie być na komunikatorach, bo mimo, że nie będzie wiadomo, o czym gadamy, nawet jak gadamy o niczym, tak, bo on mieszka na tym samym osiedlu i gadamy tak, o tym, czy się memy, tak. Dokładnie, to lepiej go nie dodawać do swojego komunikatora, bo wtedy wyjdziemy w jego sieci kontaktów. Nie, w sensie, ja tak słyszałem kiedyś, nie, takie stwierdzenie, o, na Signalu to tylko widzę samych, nie wiem, dealerów i tam takie śmieszne stwierdzenie, natomiast ja mówię, kurde, ja Signala o tyle lat korzystam, nie jestem dealerem, dlaczego, nie, bo to... Jesteś klientem. No jest tak, nie. Jakby jest taka stygmatyzacja, czy to rzeczy, które służą do prywatności, oczywiście Tor jest wykorzystywany i w dobrych celach, i w złych celach, nie, tam Signal macie, nie wiem, czy zerkaliście sobie gdzieś taką opcję, ale na przykład dla ludzi w Iranie, on ma taką opcję, żeby korzystać z ukrytych serwerów, tam trzeba wejść sobie w ustawienia i tak dalej. Są miejsca, gdzie te restrykcje są większe, u nas te restrykcje są na chwilę obecną mniejsze, nie ma zakazu korzystania z Signala, natomiast to, że ktoś ma mnie w kontaktach albo ja kogoś ma w kontaktach, to niczym nie świadczy, to nic nie znaczy, nie? Tak cytując klasyka, w sensie dla mnie prawo do prywatności i to, że tam jest jakaś korespondencja, dopóki nikt nie ujawni tej komunikacji, która tam była, a nie da się jakby kryptograficznie, o ile nie masz dostępu albo do mojego telefonu, albo do telefonu osoby po drugiej stronie, udowodnić, że tam wymienialiśmy się śmiesznymi kotkami, czy nie wiem, zamawialiśmy coś, nie? Ale to na pewno są takie analizy robione, w sensie w momencie, kiedy analizujesz sobie, wiesz, tam kontakty międzyludzkie i to mnie trochę straszy w przypadku WhatsAppa, że robi się takie grafy relacji, powiązań, kto z kim, jak często się gdzieś tam komunikuje. No i w ten sposób tak pokazując taki przykład, na przykład jak działało podziemie polskie podczas II wojny światowej, no tamte relacje były jak najbardziej ograniczone, żeby nie można było dojść, kto gdzie się znajduje. Tutaj zaś, ponieważ ludzie mają taką łatwość, no i jakby nie boją się tego, żeby się komunikować, w ten sposób można znaleźć, kto tam jest jakimś centrum komunikacyjnym i przekazuje informacje dalej. Tak sobie to wyobrażam, że takie metody właśnie grafowe są wykorzystywane do tego, żeby zobaczyć, a kto tu jest, na przykład, nie wiem, masz żonę, żona i ty, jakiś przepływ informacji i wiesz, między wami jest bardzo dużo komunikacji, a potem komunikacja idzie dalej, więc prawdopodobnie te dwa elementy, mimo że nie wiem, kim jesteś, są w jakiejś relacji, bo komunikują się bardzo często, nie? Czy to będzie żona, czy kochanka, czy nie wiadomo, nie? Ale już jestem w stanie coś wywnioskować na podstawie częstości twojej komunikacji. No kiedyś spotkałem gościa, który pracował w Facebooku i on twierdził, że mają, a to było z 8 lat temu, 92% już wtedy skuteczności przewidywania zmiany statusu relacji danej osoby w ciągu najbliższego kwartału. Tak. Także ciepło. To, więc Facebook wie lepiej niż my. Dokładnie. Tak czy inaczej, no to teraz schodząc może na ziemię do takich rzeczy bardzo przyziemnych, pojawił się news jakiś czas temu na początku wojny. W ogóle dziwnie to tak brzmi, tak smutno, nie? No jest. No ale ty kanał w ogóle przed wojną zaczynałeś, tak można teraz mówić. Tak. No w każdym razie, pojawił się taki news, że w Rosji jak prowadzono te prawo, że tam jak ktoś coś powie o wojnie, zamiast operacji specjalnej, to tam na 15 lat można zaprosić do innych okoliczności i tak dalej. I podobno w jakichś większych miastach policja zatrzymywała ludzi, mówiła odblokowuj telefon i pokazuj. Masakra, no. I teraz się zastanawiam, w ekstremalnej sytuacji, może jeszcze
w przypadku niezorganizowania polskich organów wszelakich, to nam to nie grozi, ale na przykład ktoś gubi telefon, tak, na wycieczce, a ma tam przecież wszystkie aplikacje bankowe i tak dalej, wiadomo, one są tam jeszcze SMS-ami i tak dalej, ale ma tam jakąś korespondencję, notatki, Slacka na przykład, w którym ma historię całej firmy, a nie daj Boże ma firmę, która jest kluczowa dla jego konkurencji, która by ją chętnie przejęła i tak dalej, różne sytuacje, no i nie ma tego telefonu, wzięli mu, albo go przesłuchują, mówią daj hasło, a on mówi nie dam. Topała i daj hasło. No to wtedy wiadomo, że da, ale dajmy na to, że nie jest to sytuacja ekstremalna, już taka hardkorowa. Tylko pytanie, czy oni są w stanie, kimkolwiek oni są, czy oni są w stanie na przykład ten telefon rozszyfrować? Czy to na przykład są jakieś metody, że lepiej mieć PIN zamiast odcisku palca, bo odcisk palca to oni mogą z jakiegoś źródła innego mieć bez mojego palca fizycznie. No wystarczy, że dadzą ci szklankę, nie? Przesłucha ci ktoś, dadzą ci szklankę, stan ściąga się potem odcisk palca, drukuje się go, przepraszam, i odblokowujesz. Także to jest, ja podaję zawsze ten przykład, że twój odcisk palca można podać bez twojej świadomości, bo coś, co masz, to wiesz, to jest w głowie ten jeden z czynników wierzytelniania i ten przykład tam, gdzie tam małżeństwo leciało sobie tam gdzieś nad Turcją, chłop spał, kobieta wzięła jego palec, odblokowała telefon, dowiedziała się, że ma kochankę, samolot musiał lądować, awanturę na cały ten. Także no nie ma, nie potrzebujesz świadomości, żeby korzystać z twojego odcisku palca. Poza tym odcisk palca, o ile jest super wygodny, jakby lubię i tak dalej, on ma pewne ograniczenia. To znaczy, jeżeli raz ktoś twoje odciski palca pobierze, to ma je na zawsze. No i jeżeli jesteś teraz osobą, która jeździ w Bentleyu, no i warto by było, nie wiem, Bentleya mieć kiedyś, który można odblokować odciskiem palca, no, dla mnie to już jest koniec zabezpieczeń, nie? I te zabezpieczenia jakby ciągle ewoluują. W sensie to jest taka historia jajka i kury. Teraz się okazało, że telefony, które jest Bluetooth Low Energy, można nim odblokować samochód, zamki, inne takie rzeczy. Okazało się, że te zabezpieczenia, które są w Bluetooth Low Energy, przy atakach na walizkę, czyli ja idę za tobą i mam ze sobą walizkę, która przekazuje ten sygnał dalej, powodują, że otworzę twoje auto, nie? Albo powodują, że otworzę twój dom, czy cokolwiek innego, co korzysta z tego z Bluetooth Energy. I tak samo dzieje się właśnie w przypadku czy to odcisków palców, czy to twarzy, tam nieważne, czy to jest Face ID, czy cokolwiek innego, te metody muszą cały czas się zmieniać, bo jak nie będą się zmieniać, to dostęp do tego będzie. I teraz patrząc z perspektywy, czy odszyfrujesz twój telefon, nie? Bo tam nieważne, kim są oni, odcisk palca jest tożsamy z hasłem, chyba że to jest pierwsze uruchomienie. I to tak samo Androidy, jak i iOSy, żeby zabezpieczyć twoją biometrię, to znaczy czy to twarz, czy odcisk palca, czy cokolwiek innego, ona jest normalnie zaszyfrowana na urządzeniu. Do niej nie da się dostać. Dlatego też, jak pierwszy raz odpalasz telefon po zrestartowaniu, to musisz zawsze podać PIN, hasło, cokolwiek innego, bo to jest wykorzystywane, żeby jakby odpakować dopiero to miejsce, gdzie jest schowany twój odcisk palca i cała reszta. Dlatego ja mówię tak, pierwsza zasada, no PINy są słabe, szybkie do, wiesz, gdzieś tam znalezienia albo złapania. Jeżeli tylko ma ktoś taką możliwość, to zmieńcie to sobie na hasło alfanumeryczne, bo sama ta przestrzeń poszukiwań, no jest to od razu o wiele szersza, nie? I tu jest jeszcze też taki prosta różnica, bo jest też różnica, my mówimy hasła, nie? Tak my w Polsce. W Stanach jest password, passphrase, gdzie password to jest to nasze hasło, takie rozumiemy, wiesz, duża, mała litera, gwiazdka, wykrzyknik, coś tamtego, a passphrase to jest podejście pod tytułem jakieś długie zdanie, które ma nie ma sensu dla kogoś z zewnątrz, ale dla nas ma jakiś tam sens, nie? Na przykład mówimy sobie, że pewien amerykański raper Sasha jest moim ulubionym. I takie... Daj telefon. Dokładnie, nie? To jest moje hasło. I teraz wpisując coś takiego strasznie długiego, no dobra, to jest może głupie, nikt inny niż ja na to może nie wpadnie, ale sama długość tego powoduje, że jest strasznie duża entropia. Nikt tego na telefonie nie będzie wpisywał, no bo to jest absolutnie niewygodnie i pewnie będzie korzystał z takiej czy innej biometrii, ale jako to pierwsze hasło do odblokowania, moim zdaniem jest super, bo jest proste do zapamiętania i tu mamy zawsze to wejście z dwóch stron, nie? Jedne, jak coś jest trudne dla ciebie do zapamiętania, bo ja o tym raperze Saszy to ciągle pamiętam jeszcze, a z drugiej strony, jak jest dla kogoś innego trudne do wpadnięcia. Czy ty wiesz, że ja lubiłem rapera Saszę? No... Jest jakiś raper Sasza? Kogo to interesuje, nie? Okej, okay, ale bo tutaj pierwsze uruchomienie oznacza człowieka tego nielicznego, który w ogóle wyłącza telefon. Tak, absolutnie. No to dobra, jesteśmy na wakacjach w Grecji. Tak. Telefon zaprzepadł. Mhm. No i teraz PINu, jak rozumiem, taki złodziej po prostu wziął normalnie, nie jakiś tam turbo CIA, ten mistrzu, ten Craig, Daniel Craig, tylko tak.
gość po prostu zajmował telefon. No i teraz, jak rozumiem, jeżeli nie daj Boże był też moim kelnerem tego popołudnia i widział, jak odblokowuje telefon, to jest szansa, że sobie go odblokuje, tak? Tak. Jeśli Face ID, jak rozumiem, nie zrobi po zdjęciu, musiałby mnie najpierw tam siłą przyprowadzić. Tak. I musiałbyś otworzyć oczy, nie? Bo jakby tam jest... To jest w ogóle jedna z metod, która jest wykorzystywana, deepfake'i, jako idea tego, żeby udać, że to jesteś rzeczywiście ty, jest płaska. To znaczy każda metoda, którą będzie chciał wykorzystać przy... tam są na przykład, jak otwierasz konto w banku, nie? No to oni sprawdzają, czy mrugasz, czy masz otwarte oczy i tak dalej. W momencie, kiedy masz kogoś, kto no, zmusiłby cię, żebyś miał tam, wiesz, oczy na zapałkach, no to oczywiście odblokuje. Ale zdjęciem się nie da. W sensie po to są te metody, które są związane z głębią i sprawdzaniem, czy ty się rzeczywiście ruszasz, żeby ktoś nie odblokował. Nie wszystkie telefony to wprowadzają. To znaczy są, no, nie powiedziałbym tańsze, bo nie zawsze zależy od ceny, ale są takie, które nie mają albo kamery na podczerwień, która służy do tego, żeby badać głębie, albo tych kropek, które się wyświetlają, gdzie tam starają się geometrycznie sprawdzić, czy rzeczywiście to jest tak, że ty nie jesteś płaskim obrazkiem czy zdjęciem, nie? No więc taki kelner albo patrzy sobie na monitoring, patrzy, jak tam wpisujesz PIN, albo ściąga sobie odciski palców od ciebie, no bo podał ci wodę, kawę, cokolwiek tam innego. No to musiał być już bardziej zaawansowany kelner, ale powiedzmy. Ewentualnie no, twarz tutaj wydaje się najbardziej bezpieczna, tak intuicyjnie, natomiast zakładam, że zdjęcia ci nie zrobi i zdjęcie nie przejdzie, jak będzie pokazywał, nie? Więc ja bym nie uznał telefonu samego w sobie, takiego jako medium bezpieczne. Dużo producentów telefonów umożliwia na posiadanie dwóch światów. To znaczy masz normalne aplikacje i masz aplikacje dodatkowo zabezpieczone. I te dwa światy głównie służą do tego, żeby mieć na przykład przestrzeń swoją i przestrzeń firmową, nie? Albo, nie wiem, tam drugie życie, albo cokolwiek innego, co chcesz mieć tam schowanego w tej przestrzeni, gdzie to jest przestrzeń bezpieczna. Słyszałem jeszcze o przypadkach trzeciej przestrzeni, to znaczy, że odblokowujesz dla kogoś inną przestrzeń, która jest podstawiona na zasadzie, ona oznacza, hej, potrzebuję pomocy, nie? No i wtedy odblokowujesz taką ukrytą przestrzeń i tam, nie wiem, wszyscy twoi bliscy dostają informację, hej, jestem tutaj, to jest sygnał alarmowy i tak dalej, i tak dalej. I to też, z tego co wiem, niektóre firmy, które na przykład wysyłają swoich pracowników w jakieś miejsce, gdzie jest konflikt, korzystają, bo to jest taka subtelna metoda do tego, żeby, wiesz, oddajesz jakby tam hasło, ktoś tam spało na tą stoi, oddajesz mu telefon, tam są jakieś podstawione niby tajne rzeczy, ale tak naprawdę sygnał został wysłany i tam wszyscy wiedzą, że potrzebujesz pomocy. Okej, okay, super, no to tak naprawdę moglibyśmy godzinami. No to teraz zbliżając się jednak do końca i schodząc jeszcze bardziej na ziemię, na co nasz widz powinien przede wszystkim uważać, z takich rzeczy już totalnie przyziemnych, bo tak tu mi się kojarzy na przykład to, że bardzo często ludzie dostają po pierwsze maile pod tytułem nie zapłaciłeś jakiegoś rachunku, tak, albo paczka w drodze. Tak. No. Więc to jest na pewno popularna rzecz, czyli jak rozumiem wtedy powinni sprawdzać nawet nie od kogo to przyszło, bo pewnie tam się będzie wyświetlać jakiś... Bill Gates, ktokolwiek. Nie? Tak, to jest dość łatwe do zrobienia, więc co oni wtedy mają sprawdzić? Dostał facet info z Taurona, że stówę ma dopłacić. Tak. I wszystko wygląda dobrze i on się nawet zastanawia, bo on jest tak niezorganizowany, że on mógł zapomnieć o stówie i o rachunku. Problem tutaj z tego typu atakami polega na tym, że one są najprostsze, bo one są atakami na człowieka i jakby, kurde, zapłaciłem ten rachunek, nie zapłaciłem, jak to tam było, nie? W sensie phishingi i metody, gdzie dopłać złotówkę do dezynfekcji paczki, albo tam twoja paczka jest paczką, metod, naprawdę kreatywność jest niesamowita. Ja bym po pierwsze zadał sobie pytanie, oczywiście można spróbować użytkownika kierować technologicznie, a od kogo jest ten e-mail, czy wszystko wygląda poprawnie, a ten link, który klikniesz, to czy ta domena na pewno jest taka sama, czy tam jest literówka, okej, okay, można sprawdzać, ale mało kto to robi. Zazwyczaj jest impuls pod tytułem zapomniałem, włącza się gadzi mózg, nie? I ja teraz muszę tam jakoś zareagować. I ja bym powiedział, że czy to ci się zdarzyło w przeszłości kiedykolwiek, że nie wiem, tam dopłać do paczki czy coś takiego? Tak? Nie? Nie wiem. W obliczu takiej sytuacji niepopularna opinia, ja bym zadzwonił na infolinię. W sensie, hej, słuchajcie, T-Mobile, tam Tauron, cokolwiek innego, dostałem taką wiadomość o dopłacie, nie? I oni wtedy, po pierwsze, to jest jakby pozytywnie społecznie, bo nie wiedzą, a, taka kampania ma miejsce,
Czyli dajmy znać swoim klientom, że słuchajcie, ktoś próbuje w ten sposób zrobić. Im szybciej to zrobicie, tym szybciej taka firma zareaguje, jeżeli oczywiście jest odpowiedzialna społecznie, nie? Jakby tam dba o swoich klientów. Po drugie, dowiecie się, że no, oni tego nie robią, więc potencjalnie nie stracicie kasy, karty kredytowej i tak dalej. No, tym absolutnie najbardziej popularnym elementem, który tam w branży nazywa się struganiem mamutów, czyli próbowaniem nabrania ludzi na pieniądze, są ataki na OLX-a, nie? Tak, tak, ja ci wyślę, ale wiesz, ty mi tutaj musisz wpisać hasło i wszystko. Na OLX-a tego jest masakrycznie dużo, bo jest po prostu popularne. Więc w całym tym takim perspektywie tego, co się dzieje jakby dookoła fraudów, bo ja też troszeczkę tam fraudami się zajmuję w międzyczasie tak zwanym. Tak, oprócz kilku startupów, tak, które tam robimy, czy to przy nieruchomościach, czy przy innych rzeczach, zawsze jest tak, że fraudsterzy szukają tego, gdzie jest najwięcej ludzi i najwięcej można zarobić, nie? Więc zależy ci na czymś. Ja mam takie właśnie poczucie, że zależy ci na czymś, dobra, żeby nie mieć długu, zapłaćmy za te tam, wiesz, do Tauronu, czy żeby odebrać paczkę, czy żeby zrobić cokolwiek innego. Jeżeli ktoś, masz takie poczucie, że musisz to zrobić teraz, to prawdopodobnie jest ściema, nie? Bo atakujący chce w tobie wzbudzić, że to musisz tak, teraz już, bo zaraz to będzie, nie wiem, odetniemy ci prąd czy internet w domu. Co to będzie? Więc ja bym dzwonił po prostu na infolinię. Ja wiem, że to niepopularne, ale to pomaga też innym. Okej, okay, to się jeszcze ludziom przydarza, bo takie na przykład ataki ransomware, jak słyszymy z newsów, tak? Że ktoś tam zhakował CD Projekt i im powiedział, że zapłaci miliony, albo nowa gra wyjdzie przed czasem i tak wypuścimy dalej. Wasz kod. Czy z Grą o Tron bodajże tak było w przypadku HBO, z tego co słyszałem, że ostatni sezon został przejęty. Potem mieli zapłacić tam $30 milionów potem. Nie wiadomo, czy zapłacili, ale jakoś się nie pojawił ten sezon w sieci, więc chyba i zapłacili. Czy to nas, zwykłych ludzi, też może spotkać? Absolutnie. Absolutnie w kółko. W sensie bardzo duża była aktywność od rozpoczęcia wojny. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy się z tego śmiać. Ale od rozpoczęcia wojny dużo ransomware'u też pojawiło się w polskich firmach. W sensie gdzieś tam znajomi, którzy się tym zajmują. No i tutaj rozwiązanie jest jakby jedno, albo już robisz backupy, albo będziesz robił backupy, nie? Albo będziesz miał systemy, które pozwalają wykrywać takie rzeczy i w miarę szybko reagować, czyli jakieś tam EDR-y, antywirusy czy inne, albo dopiero się nauczysz, no i będziesz miał stratę. Natomiast to taka trochę może śmieszna anegdotka. Byłem na którymś Black Hacie w Vegas, rozmawiamy sobie tam przy oczywiście herbacie i jeden człowiek opowiadał o firmie, która była spin-offem pewnej dużej firmy, która jest właśnie z branży związanej z jakąś tam erotyką, nieważne. Firma padła przez to, że mieli atak ransomware. Spakowali w nią 150 milionów, mieli atak ransomware, po półtorej miesiąca nie udało im się nic odzyskać od kodu, który oni tam gdzieś wytwarzali i po prostu firmę zamknęli, nie? 150 milionów, ransomware, koniec firmy, nie? W sensie to jest tak. Ja uważam, jakby to jest część takiej mojej misji, żeby mówić o tym, bo słuchajcie, im wcześniej się na to przygotujemy, tym większa szansa, że wiecie, przetrwacie jako firma albo w ogóle wam się uda. Ja wiem, że zawsze to jest jakiś koszt tam przygotowania jakichś rozwiązań, skorzystania z jakichś rozwiązań, ale jeżeli nawet nie macie świadomości, że to może położyć cały wasz biznes, no to lepiej o tym mówić głośno, opowiadać, bo ransomware teraz jest bardzo popularny. Słyszałeś o Goodwill ransomware? Chyba nie. To w formie żartu, przepraszam, bo to w miarę świeża sprawa. Pojawił się ransomware, który oczywiście szyfruje twoje pliki i oddamy ci klucz nie za pieniądze, ale wtedy, kiedy wyjdziesz na ulicę i innym ludziom, bo to tak na Stany jest bardziej kierowane, dasz im koce, albo dasz im żywność, albo weźmiesz dzieci do jakiejś tam, wiesz, fast foodu takiego czy innego, to i zrobisz jeszcze zdjęcia komuś tam. To brzmi absolutnie absurdalnie, ale wtedy my ci poślemy klucz, nie? W sensie próba zmuszenia ludzi do charytatywności przez to, że wiesz, zaszyfrujemy ich pliki. Absolutna abstrakcja, ale takie rzeczy się pojawiają. No i człowiek taki, który jest gdzieś tam pod ścianą, no pewnie różne rzeczy jest w stanie zrobić, nie? No i jeszcze jedno. Nie wierzcie w to, że ktoś was widział na kamerce. Tak, bo to też są tam popularne maile. Zapłać mi dolary, bo ujawnię wszystkim, co tam robiłeś na kamerce. I taka. To też jest metoda, która niestety podobno statystycznie działa. Zapłaciłem, nic nie dostałem. To jeszcze na koniec, na co powinniśmy uważać w podróży, bo zbliża się sezon wakacyjny. W wakacjach czujność się może wyłączyć, zwłaszcza, że promile się mogą włączyć i wiem, że ludzie dość nieostrożnie podchodzą do prywatności, łączą się z netem byle gdzie, w każdej sieci i tak dalej. A to chyba nie jest wskazane, więc taki jakiś
mini przewodniczek podróżniczy. Na wakacje. Dokładnie. Wiesz co, ja bym pierwszą rzecz, którą przed wyjazdem na wakacje zrobił sobie backup telefonu. Zgrał sobie zdjęcia, zgrał sobie, często na telefonach mamy drugi czynnik uwierzytelniania, zbackupować sobie to, no bo jakbyśmy zgubili telefon, no to zawsze jest tragedia. Albo zalali, wiesz, piasek, coś tam. To się źle kończy. Więc przed wyjazdem jakiś backup. Potem jak już jesteście na wyjeździe, no jak jesteście u siebie, to znaczy w Polsce, czy gdzieś tam w Europie, to łatwo jest mieć roaming danych i nie łączyć się w ogóle do Wi-Fi. Z czego, przepraszam bardzo, z czego są takie sytuacje, że niektórzy vendorzy na przykład zachęcają do łączenia się do hotspotów takich jakichś film i ja wtedy w ogóle wyłączam Wi-Fi i po prostu nie korzystać, jeżeli nie musicie. Nie? W sensie można wejść w Wi-Fi, potem łączyć się VPN-em i tak dalej, ale skoro teraz pakiety są tak duże u nas, ja bym w ogóle to olał, miejmy jednego potencjalnego gdzieś tam miejsce, z które może wyciec, a nie, że mała jakaś knajpka, która dorabia na sprzedawaniu danych, nie? Bo taki sobie zrobili biznes model, a ryba jednak tania. I więc ja bym się nie łączył w takie miejsca. Co bym jeszcze zrobił? Na pewno jest tak, że mając ze sobą jakiś tam telefon, jakieś rzeczy elektroniczne, co kto może, zawsze patrzcie z perspektywy, co kto może jak najwięcej zarobić na was, w sensie weźmie wasz telefon, no to dobra, będzie musiał z niego wyciągnąć wszystko, zresetować, sprzedać dalej. Teraz, od czasu, kiedy są blokady na telefony, to nie jest zupełnie popularne, bo jedyny sposób, jako, i to też nie wszystkie telefony można sprzedać, to na części, więc to się mało opłaca. Bardziej się opłaca od kogoś wziąć jakieś tam prywatne dane, coś zgrać, albo nie daj Boże od kogoś wziąć telefon, który jest niezablokowany, no bo on sam z siebie, jak ciągle dotykasz, to się raczej nie zablokuje. Pozgrywać co się da, a potem próbować szantażować, ale to też są dosyć, o ile jesteś normalną osobą, to są w miarę rzadkie sytuacje. Ja bym najbardziej bał się jakichś tam strat, czyli backupy, takie rzeczy dookoła tego. No i najlepiej nie wpisywać haseł pod kamerkami, nie? Czyli nieważne, czy jesteś w restauracji, czy gdzieś, ale tam potrzebujesz się zalogować, czy to jest bank, czy coś innego, no po co ktoś ma mieć to nagrane, więc tam zawsze zerknąć, hej, tutaj są kamery, to nie jest moment dobry na wpisywanie haseł. Nie? No to jeszcze, bo mnie naszło właśnie w związku z tym, czy taki Apple Wallet na przykład, czy tam odpowiednik androidowy, czy to jest bezpieczniejsze niż karta plastikowa? Wiesz co, w większości przypadków to ma taki plus, że tam są delikatne różnice między sieciami kartowymi. Akurat miałem to szczęście, że zajmowałem się takim produktem, gdzieś tam latałem po świecie, żeby go wdrażać z różnymi bankami kilka lat temu. Te karty, które tam są, one są takie jakby jednorazowe. To znaczy, powiedzmy, że masz takich wirtualnych kart, masz jakąś swoją kartę z jakiejś sieci i pod spodem tak naprawdę jest 10 jednorazowych kart do wykorzystania. Plus jest taki, że w momencie, kiedy ktoś przechwyci tam, wiesz, bezprzewodowo taką kartę, to przechwyci jedną, ale ta karta może być użyta raz. Więc zazwyczaj to daje dosyć duże możliwości przeciwdziałania fraudom, bo jak ktoś twoją fizyczną kartę weźmie, no to mają jeszcze, jak ma PIN, no to wiesz, tam tych transakcji jest w stanie trochę natrzepać i to niezależnie, czy taki, gdzie ma twoją kartę fizycznie, czy tylko poznał, co na niej jest i są te transakcje card not present, czyli kupię sobie coś w internecie i potem wykorzystam to w ten czy inny sposób, żeby tam, wiesz, jakieś gift cardy, czy jakieś bilety, czy cokolwiek innego. Na to jest mnóstwo schematów i tam nawet będę niedługo rozmawiał, jak z tym walczyć na jednym webinarze. Ale bardziej istotne dla mnie jest to, że w takich sytuacjach ktoś, kto jest issuerem karty, czyli twoim bankiem, mówiąc po ludzku, ma więcej informacji, bo wie, że to było z twojego urządzenia, w jakim czasie, w jakim kontekście byłeś, w jakim miejscu, więc jest w stanie lepiej temu przeciwdziałać, bo często jest tak, że wiesz, nagle twoja karta jest w Brazylii albo gdzieś tam w jakimś innym miejscu, co powoduje, że są to nieprawdopodobne podróże, nieprawdopodobne sytuacje twojej karty, tam prawdopodobnie nie powinno być za godzinę, jak godzinę temu wyciągałeś kasę w Katowicach, nie? Więc to daje większe możliwości kontroli. Z drugiej strony, no to jest minus dla prywatności, no bo mając informacje o twoim cyfrowym otoczeniu, wiadomo, że korzystałeś z iPhone'a, Androida, czegokolwiek innego, więc to jest takie, każdy musi to zważyć po swojemu, nie? Na pewno z perspektywy prywatności ja to oceniam pozytywnie, bo no, to jest bezpieczniejsze niż taka fizyczna karta, po mojemu, jest przechowywane w specjalnym miejscu, które nazywa się Secure Element w telefonach, do którego normalnie nie ma miejsca, tam jest kilka tych wirtualnych kart, trzeba to odblokować biometrią, takiej karty fizycznej, no masz tylko PIN, nie odblokowujesz biometrią, nie? Więc ja jednak stawiam to trochę wyżej i jakby korzystam na co dzień też, natomiast nie w każdej sytuacji, nie? Okej, super, no to
bo mi się ciągle nowe pytania pojawiają, to tak by można naprawdę wczoraj siedzieć. Bo jeszcze jedna rzecz, browser fingerprinting. Tak jest. Tak to mądrze nazwę. Wszedłem kiedyś sobie na stronę miunique.org bodajże, albo net, no coś takiego, czyli czy jestem unikalny, czy unikatowy. Mama mówiła, że tak. No właśnie. I tam się potwierdziło, że faktycznie, niestety się tam potwierdziło, bo się okazało, że jak faktycznie ta strona sobie zbierze wszystkie dane, czyli jaki to jest, jaka wersja systemu, tak, iOS, jaka przeglądarka, jakie cookies mam, jakie, i co najgorsze, tak, język, rozdzielczość i tak dalej, model, wersja systemu i tak dalej. I jeszcze do tego się okazało, że urządzenie ma swój kod w postaci bodajże kilku znaków, który w dodatku wychodził tak samo na różnych przeglądarkach, jak sprawdzałem. Tak, tak, tak. Cross browser, no. I to już było przerażające, bo to nagle oznaczało, że obojętnie co ja zrobię, mogę zrobić wszystko, mogę być faktycznie w Brazylii, ale i tak oni będą wiedzieli, że to jest to urządzenie. Że ty to ty. Tak, tak. Czy to jest w ogóle, czy to już jest, panie, koniec nadziei? Wiesz, to jest ciągła wojna zbrojeń, bo ten fingerprinting jest wykorzystywany zarówno w dobrych celach, na przykład w łapaniu fraudsterów, ale jest też wykorzystywany na przykład do tego, żeby reklamodawcy, nie mając nawet u ciebie zgody na ciasteczka, wiedzieli, że ty to ty i ten materac ci dalej sprzedali. Nie, ta ciasteczka. Na maszkety, no tak. Więc jakby minus jest taki, że w tych sytuacjach, kiedy masz do czynienia, nie wiem, z firmą z jakiegoś tam dzikiego wschodu czy jakiegokolwiek miejsca, oni będą to dalej robić i oni dalej będą próbowali cię śledzić za pomocą. Ale wyobraziłem sobie mapę Google, gdzie są te wszystkie kraje, jest dziki wschód. Tak. Na czerwono. Oni dalej mogą to robić, jeżeli tylko będą mieli, wiesz, taką możliwość. Więc są przeglądarki, zaczynają z tym walczyć coraz bardziej, nie? Firefox wprowadza nowe rozwiązania. Chrome też powoli gdzieś tam. Ja korzystam akurat z Brave'a między innymi, który ma jeszcze więcej tych rozwiązań. Tor Browser ma, wiesz, jest jeszcze bardziej naparkowany, on niby jest tylko do Tora, ale tak naprawdę tam jest jeszcze trochę mechanizmów, które blokują skrypty. Zresztą niedawno była krytyczna luka w Torze, która pokazała, że no dalej ciężko jest ufać, bo jest, wiesz, gra pomiędzy tym, na ile z przeglądarek można coś powyciągać, czy nie. I okazało się między innymi, że też były ataki na NFT, nie? Że na użytkowników, którzy korzystali z tych walletów NFT, które są w przeglądarce, dało się stamtąd te NFT wyciągać i ludzie potracili fortuny, zanim to przeglądarki nałapały. No masakra. To się ciągle dzieje, więc jedna rzecz, która jest MI Unique i fingerprinting, to jest przerażające, bo jesteśmy w stanie powiedzieć, kim jesteś, na jakiej podstawie. Natomiast ja bym tutaj zalecał NoScripta, swoją osobną przeglądarkę, do tego da się tego uniknąć, tylko to powoduje znowu, że twoje życie się utrudnia. Bo teraz część na przykład banków czy jakichkolwiek innych serwisów stwierdza, a jeżeli widzimy fingerprint tego urządzenia, że jest taki sam, to jesteś ty ziomek, nie? Tak. Ale ten fingerprint można podrobić. W sensie, wejdź na moją stronę, ja sobie ten twój fingerprint zgram, a potem wejdę jako ty, nie? Tylko oczywiście musiałbym mieć tam więcej danych i to się dzieje. Teraz patrząc z perspektywy właśnie tego, co się tam pojawia w darknecie jako crime as a service, to sprzedają fingerprinty ludzi z informacjami o tym, ile mają tam na koncie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tylko tak, że mama mówiła, że jesteś unikatowy i Google wie, że jesteś unikatowy, mimo że wchodzisz w trybu incognito. Kwitnie cały biznes dookoła tego. No i z jednej strony to jest przerażające, fajnie jest, byłoby się przed tym chronić, dlatego ja tak bardzo naciskam na to, że chroncie gdzieś tam jakkolwiek swoją prywatność, no bo jak ktoś powiąże ten fingerprinting, które będzie, nie wiem, na jakiejś stronie, nie ze śmiesznymi obrazkami, to tam PAL 6, ale będzie miał twój fingerprinting z jednego miejsca i z jakiegoś tam Huba czy czegokolwiek innej strony, która jest trochę bardziej podejrzana, no to sprzeda te dane dalej i będzie ubogacał twój profil. I są firmy, które żyją z ubogacania twojego profilu. To znaczy, ty przychodzisz z jakimś tam device fingerprintem do takiej firmy i ona chce ci podstawić reklamę. I przychodzi druga firma i mówi, a ja tego ziomka znam. Ja wiem, że on wchodził na tą i na tą stronę. Płaci im się za to i teraz, o nie, no to teraz to mogę mu wcisnąć materacę, nie? Czy tam cokolwiek innego. I to jest taka szara strefa, o której głośno się nie mówi. Tak jak gdzieś tam zaczęliśmy sobie, jak tylko ruszyliśmy rozmowę też o Bluetoothie, bo drugim elementem, który jest związany z takim fingerprintingiem, to są twoje urządzenia, które masz zawsze przy sobie, czyli telefony. Tam jest Bluetooth Low Energy na przykład, po którym jestem w stanie powiedzieć, gdzie mniej więcej jesteś, no bo to ma ograniczony gdzieś tam zasięg, nie? I są miejsca na świecie, gdzie są robione takie projekty, na przykład w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie bada się, czy ty jesteś wracającym klientem na podstawie włączonego Bluetooth.
swojego. No bo to się tam gdzieś tam wyświetla tym, wiesz, sprzedawcą, że o, ten ziomek już nas był 3 razy, no bo mam fingerprint twojego, znaczy Maca tak naprawdę twojego Bluetootha, który tam się mało zmieniał i widzę, że jesteś wracającym klientem, więc podchodzimy do ciebie inaczej. Gorzej jeszcze, jeżeli to jest związane, od razu wyświetlą się komuś płatności, że wiesz, byłeś w takim czy innym sklepie, ostatnio kupowałeś stanik, a teraz kupowałeś to, a teraz to i już wiemy, jakim jesteś profilem klienta, nie? Zgadzałeś się na coś? No nie, a to się cały czas dzieje, więc ja dlatego uważam, że prywatność dla higieny każdego na tyle, na ile jesteśmy w stanie poświęcić energii, bo mimo wszystko to kosztuje energię, to jest niewygodne, żeby to robić, ale to się będzie zwracało gdzieś tam w czasie. A czy ty prywatnie robisz jakieś zmyłki na zasadzie, tak sobie myślę, czy ja powinienem wchodzić na YouTube'a i na przykład wpisywać, jak zmienić płeć, albo jak przyjąć do domu uchodźców z Arabii Saudyjskiej i tak dalej, takie rzeczy, których w życiu bym sam z siebie nie wpisał, tylko po to, żeby algorytm powiedział, kurczę, to już nie wiem, o co temu człowiekowi chodzi. Wczoraj był całkiem inny. Takie tabletki, że tak powiem, na uspokojenie, tak? Wiesz co, tu mamy do czynienia z czymś, co się nazywa algorytmami rekomendacyjnymi, nie? Czyli jest ten taki element, że lubimy piosenki, które lubimy i szukamy osób, które są jak najbardziej podobne. Spotify jest tym świetny, są firmy, Google też jakby wie, jak te algorytmy działają. Natomiast one zjadały bardzo często własny ogon, to znaczy jak ty tylko w jedną bańkę wpadałeś informacyjną, to nic więcej się nie działo, więc pojawiły się takie algorytmy, które miały za zadanie rozszerzać twój horyzont. I jest taka miara, powiedzmy, która się nazywa taką otwartością, im bardzo różnorodne rzeczy lubisz, nie wiem, w przypadku Spotify'a będą to różne piosenki, odkrywanie nowych, w przypadku tam wyszukiwań będzie to poszukiwanie zupełnie rzeczy z czapy, tak jak ty tam powiedziałeś, wiesz, raz ten, ale to dalej będzie jakiś element twojego profilu. Ja bym się bał niektóre rzeczy wpisać w przeglądarkę, bo, znaczy wyszukiwarkę, przepraszam, bo niektóre rzeczy jakby nawet w prawie w niektórych państwach europejskich powodują reakcję organów ścigania, nie? Jak wrzucisz jakieś rzeczy, nawet zupełnie nieświadomie wpiszesz sobie coś tam, no i już jesteś profilowany, a ponieważ twój fingerprint jest dosyć unique, wejdź z tym fingerprintem, no nie wierzę, że tam wiesz, nasz obywatel robi fingerprinting, ale być może kiedyś, powiązać to z twoją tożsamością, no i już wiemy, że taki ziomek kiedyś coś takiego chciał zrobić, nie? Więc pętla się zaciska, ja oczywiście jestem za tym, żeby walczyć z jakąkolwiek przestępczością i tu nie mam żadnego argumentu na tym, żeby coś takiego się nie działo, natomiast nie kosztem prywatności, nie? Nie kosztem tego, że ludzie mogą normalnie podejmować wybory, bo dla mnie tym takim mieczem Demoklesa, który wisi, jest, jeżeli oddasz za dużo prywatności, to zostaniesz zmanipulowany tak czy inaczej, czy reklamami, czy czymkolwiek innym, no i nie będziesz miał wyjścia, nie? Tak sobie to trochę wyobrażam. Okej, okay, super, no to sporo wiedzy. Ja to bym chyba podsumował tym, co mi powiedział jeden poseł, ale no nie powiem który, bo to powiedział poza oficjalnymi rozmowami, nagraniami i tak dalej. Powiedział, że z tego, co wie, to jego koledzy posłowie, ci najważniejsi, to raczej trochę działają jak kolumbijscy, tacy mafiozi, na zasadzie zostawiają telefony i idą na saunę. O, ja i tam załatwiają najważniejsze sprawy i to chyba tak nam przyjdzie załatwiać najważniejsze sprawy w najbliższym czasie, ale dobrze, że mamy trochę rozwiązań, żeby jednak nie popaść w skrajną paranoję, tylko w tą zdrową, która chyba jednak też jest wymagana. Świadomość, ale bez przeginki, też trzeba żyć, nie? Dokładnie, wreszcie też to powiedział, bo chcę już wyjść z tej paranoi. Okej, okay, więc mam ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Myślę, że taką rzeczą, która najbardziej mi pomogła, to był Brain FM. To jest taka usługa as a service, gdzie jakby badania pokazały, że odpowiednio spreparowane fale akustyczne wpływają na twój stan jako człowieka. Dla mnie w Brain FM-ie super było to, ja to nawet reklamowałem chyba, super było to, że jestem w stanie się skupić, wejść w jakiś tam focus mode i wtedy się po prostu zamykam. Polecam serdecznie White Paper, tam jakby różne fale są związane, tam alfa, beta, teta, tam jakieś inne, które na ciebie wpływają. Inny jest rodzaj muzyki na relaks, na inne rzeczy, na jakąś medytację. I na mnie to działa. Jak ja mówię, dobra, teraz wchodzę w stan kreatywny, 2 godziny, odpalam sobie Brain FM-a, deep focus i lecę, nie? Także polecam, jeżeli ktoś jakby świadomie próbuje manipulować swoim samopoczuciem, ja tam uprawiam taki mały biohacking na sobie, żeby zmaksymalizować swoją produktywność. Mi Brain FM
dużo dał z perspektywy czasu, bo nawet jak czasami jest ciężko wejść w taki na przykład tryb kreatywny, czy coś trzeba zrobić, on mi pomaga. Super, no to świetna rekomendacja, bo takie jeszcze nie było, więc coś zupełnie nietypowego. Fajnie. I sam nawet dziś spróbuję, przyznam szczerze. Mam dla ciebie tablicę pamiątkową eksperta. Bardzo dziękuję. Bardzo to zwiększy twoją anonimowość na drogach. Następny raz, jak dostanę zdjęcie z fotoradu. I właśnie, a że trochę już tych gości mieliśmy w programie, to nie będą wiedzieli, do którego wysłać. I to jest właśnie anonimowość, dokładnie. przez dużą grupę ludzi. Tak. No i tutaj bez żadnego fingerprintu. W pełni anonimowa kopia książki Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Serdecznie dziękuję. To jest kawał fajnego elementu, na który już miałem okazję popatrzeć troszeczkę wcześniej, także to nie jest pierwszyzna dla mnie. Proszę. Bardzo dziękuję. Jest już przeczytana. Następnym razem. A to aż tak. Następnym razem mam nadzieję, że się odwdzięczę i tyle. Bardzo dziękuję. Zaraz zrobimy jakieś podmianki. Dam ci, na pewno mamy coś, czego nie przeczytałeś. Także... A dużo jest rzeczy, które nie przeczytałeś. Tak, pytam Google'a, czego nie przeczytałeś. Oni tak. Półeczka wstydu cały czas rośnie, niestety. Ilość chęci w stosunku do tego, ile się ma czasu, jest przerażająca. Ale to chyba jest taki element dzisiejszych czasów, że bardzo dużo chcielibyśmy zrobić, ale no niestety czasu jest za mało. No, lepszy to jest problem niż brak pomysłu jakiegokolwiek na siebie i na życie, więc myślę, że... Pozytywny akcent. Tak. Super, no to dzięki bardzo i ja wam wszystkim życzę i tobie dużo prywatności i dużo sukcesów również. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.